i chciałbym zaprosić panią Annę Paniszewę o wygłoszenie referatu pod tytułem Uderzenie w polską szkołę w Brześciu na tle powyborczych protestów oraz represji na Białorusi. Mamy szczególną okazję, żeby wysłuchać tym razem świadka, żeby wysłuchać dyrektora zamkniętej polskiej szkoły w Brześciu, żeby wysłuchać świadectwa osoby, która nie tylko osobiście walczyła o polskie dobre imię, o polską tożsamość, w ścisłej współpracy i we wspólnych programach, chociażby z IPN-em, ale także poniosła tego trudne konsekwencje, będąc aresztowaną w tym roku i uchodząc do ojczyzny. Bardzo dziękuję za pani gotowość do podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami, uwagami i serdecznie zapraszam do zabrania głosu. Dyrektor spółki z odpowiedzialnością ograniczoną Polska Szkoła, a również dyrektor Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej imienia Romualda Traugutta w Brześciu. Tak naprawdę, widząc was, chcę w pierwszej kolejności podziękować. Bardzo dziękuję wam za to, że ja mogę tutaj być z wami. Właśnie państwo polskie pochyliło się nad problemem moim. Kolegów i koleżanek z Grodna, z Wałkowyska, z Lidy, i żeby w specjalnej akcji, która na waszą prośbę, na waszą modlitwę, również na moją modlitwę, została zorganizowana i 25 maja ja byłam uwolniona z więzienia, szczęśliwie przywieziona do Warszawy i po tych trzech miesiącach mogę już funkcjonować, wracam do siebie i za te 2,5 miesiąca, które ja spędziłam na Białorusi w więzieniach, zaliczyłam właśnie 4 więzienia, miałam 3 etapy i dzisiaj popowiadam wam właśnie o tym, jaki atak przyszło mnie również niemal 400 dzieciom z naszej szkoły wraz z rodzicami przejść przez jaką gehennę w tym właśnie XXI wieku, w tym XXI nieszczęśliwym dla naszej szkoły roku. Jeżeli państwo chcą pooglądać ten mały klip, który został złożony ze zdjęć naszej Akademii ku czci Żołnierzy Wyklętych, które odbyło się w dniu 28 lutego 2021 roku, bo to była niedziela, wtedy szkoła nasza jest sobotnia, niedzielna i sporo dzieci przychodzi właśnie w tych dniach do nas. I na moje zaproszenie też był pan konsul Jerzy Tymofiuk i ta akademia trwała tylko 45 minut. I właśnie za to wszystko ja dostałam się do więzienia. Szkoła nasza była zarejestrowana, działała legalnie od roku 2015 i w tym ja też widziałam swoją wielką misję legalizacji działalności polskich organizacji na Białorusi, bo sama wywodzę się ze Związku Polaków. I w roku 2013 na konferencji sprawozdawczo-założycielskiej w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie nas było 30 osób, samych liderów, nasza wspólnota wyszła ze Związku Polaków, żeby działać samodzielnie. Też mieliśmy nieprzychylne stanowisko ze strony państwa polskiego. Pisaliśmy przeróżne listy do władzy Polski, żeby uznali prawo na naszą działalność, więc trudno nam było przebić się, ale jednak daliśmy radę. Mieliśmy zarejestrowaną instytucję Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych pod tytułem Brzeski Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych, a również w 2018 roku już założyliśmy spółkę z odpowiedzialnością ograniczoną. I to wszystko dawało nam możliwość, po pierwsze, opłacać w centrum miasta 110 metrów kwadratowych, to jest wielki sukces był naszej wspólnoty, a z drugiej strony działać legalnie, zapraszać gości z zagranicy, w tym rajdy motocyklowe. Nas odwiedził jak świętej pamięci Wiktor Węgrzyn z rajdem.
międzynarodowym katyńskim. Tak samo zaprzyjaźniliśmy z Rafałem Lusiną z Grodziska Wielkopolskiego, z motocyklowego Stowarzyszenia Wschód-Zachód, które też ma tytuł Stowarzyszenie Pomocy Polakom za Granicą Wschód-Zachód. Proszę popatrzeć na ten malutki klipik, który jest ciągiem 2 minuty. I właśnie zadam wam pytanie, bo to są warsztaty, prawda? Więc będziemy działać tak, żeby nam było ciekawie i żeby my po tych warsztatach co nieco dla siebie uświadomili. W akademiach, imprezach robimy krótkie filmiki przy pomocy właśnie programów znajdujących się w iPhone'ach, w naszych smartfonach i to po prostu już sam smartfon wybiera, co tam, w jakiej kolejności pokazywać. Tak naprawdę to jest taki program, którym my do końca nie władamy. Więc ten klip został wykorzystany przez blogiera Jerzego Uwarowa do sfabrykowanego oszczerstwa wobec polskiej szkoły oraz jej założycieli. Na podstawie filmiku z dołączonymi właśnie już wymysłami i tam do takiego małego filmiku zostały dołączone kadry, takie filmiki też małe z obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce z marszem bardzo prawicowym takich narodowców i mówiono przy tym, że w mediach białoruskich, że to też nosi działalność, zawsze mówili o Burym, o jego działalności i że my robimy bardzo złe rzeczy. Więc co dotyczy różnic pomiędzy historią na Białorusi a w Rosji, ten bloger Jerzy Uwarow, który sfabrykował ten paszkwil i udostępnił go w mediach, on uczył się według podręczników rosyjskich i jest po studiach na Uniwersytecie Literatury w Leningradzie, gdzie jest zupełnie inna narracja, przekazywana przez pokolenie rodzin z NKWD i KGB. I właśnie ona polega na swojej wersji historycznej na temat polskiego podziemia antykomunistycznego. Podręczniki rosyjskie i białoruskie przedstawiają inną historię.
Wmawia się tam, szanowni państwo, że ludność Rosji i Białorusi od początku swojego istnienia marzyła tylko o październiku 17 roku, czyli rewolucji bolszewickiej. Dopiero od tego momentu zaczęła się wielka historia, zaś wcześniej nic nie jest warte uwagi. Polaków pokazuje się do tej pory jako białą burżuazję, a po II wojnie światowej i zmianie granic Polska występuje jako kraj, który rozwijał się tylko i wyłącznie dzięki Związku Radzieckiemu. Za czasów PRL-u w ZSRR mówiono o stwarzaniu nowej wspólnoty komunistycznej, sowieckim narodzie. Nie nawiązywano do wcześniejszej historii. Do dzisiaj liczy się tylko to, co jest komunistyczne. W konstytucji nie ma pojęcia narodowości. Każdy, kto mieszka na Białorusi, ma prawo mieć swoją wymyśloną narodowość, może zostać nawet Chińczykiem. Na Białorusi pomniki Lenina są obecne w każdym mieście. Ulica Sowiecka, Komunistyczna, Lenina także są w każdym białoruskim mieście. I to centralne ulicy. Więc dekomunizacja na Białorusi jeszcze to wielka i daleka przyszłość. I nie wiadomo, czy w tym konkretnym czasie, w którym żyjemy, to będzie możliwe zrobić. Białoruska władza oskarża mnie, także panią Borys, pana Poczobuta, panią Ciszkowską, a również Biernacką o zorganizowanie masowych imprez. W moim przypadku naszej szkoły to była masowa impreza gloryfikująca nazizm oraz rozpalenie, też zostałam oskarżona o rozpalenie właśnie na tle narodowościowym, religijnym, rasowym. Władza zaklasyfikowała to jako przestępstwo przeciwko ludzkości i pokojowi. A tak właśnie naprawdę ja myślałam sobie, że powinnam była tymi swastyką tą faszystowską wymalować na pewno całe miasto. Tak w moim rozumieniu właśnie można byłoby to wtedy sklasyfikować takie działanie, więc ja tego niczego nie robiłam i nie planowałam. Ta nasza akademia ku czci polskich żołnierzy podziemia antykomunistycznego, która organizuje się w Brześciu już od roku 2015 i jest dostępna na stronie internetowej forumbrzeskie.by. Jednak władze białoruskie nakazały konsulowi niezwłoczne opuszczenie kraju. Według prokuratury w Brześciu, proszę jeszcze posłuchać, że na spotkaniu ubrani w narodowe mundury polskiej organizacji harcerskiej Młodzi Ludzie wykonywali pieśni i czytali wiersze wysławiające przestępców wojennych, w tym Romualda Rajza, znanego pod pseudonimem Bury. I to wielka nieprawda. Postaci Burego w ogóle nie ma w scenariuszu lekcji. I ten scenariusz, podkreślam jeszcze raz, jest dostępny od roku 19, a sama lekcja, sama akademia prowadzona przeze mnie była od roku 2015. Odbyły się przeszukania. Zarekwirowano w szkole śpiewniki harcerskie, książki z Instytutu Pamięci Narodowej, w tym książka Wyklęci i książka pod tytułem Niemcy. Włamali się do mojego mieszkania już 11 marca 2021 roku i też po przeszukaniu zabrano co? Zabrano śpiewniki harcerskie oraz konspekty lekcji pana Tadeusza Lobuszewskiego z Instytutu Pamięci Narodowej, który dobitnie nam uświadamiał, nauczycielom przyjeżdżającym z różnych krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, na taki coroczny letni kurs historii najnowszej. Właśnie on tam nam uświadomił o takich naprawdę zbrodniach na narodzie polskim od roku 1945 i w roku 1946, kiedy to naprawdę zabijano wielkie ilości ludzi pod Lidą, pod Wolkowyską, gdzie do tej pory mniejszość polska sprząta te groby i przywodzi tam harcerzy, a również Polakom, żeby przekazać im te nasze krzywdy, te nasze bolączki i tą naszą pamięć. Pamięć o żołnierzach wyklętych, pamięć o niezłomnych, pamięć o tych, co pamiętają do tej pory i wtedy pamiętali, że Polak musi bronić swojej ziemi. Sfabrykowano dowody winy. Klip ten ze zdjęciami został umieszczony na ich portalach.
został uznany przez sąd rejonu Lenińskiego miasta Brześć za ekstremistyczny w dniu 9 kwietnia. Uczestników procesu nawet nie zaprosili na posiedzenie sądu, chociaż ja siedziałam w więzieniu i byłam dostępna cały czas. Żaden członek komisji ekspertów nie zna języka polskiego. Tłumacz dostał rozkaz koniecznie odnaleźć w tekstach piosenek chociaż coś o Burym, więc przetłumaczył Rudego, o którym wspomniano w jednej z ulotek, która też została zarekwirowana z dnia do dnia 1 marca. Przetłumaczył po prostu Burego, Rudego jako Burego. Właśnie, ja jeszcze raz podkreślam, że jak to jest mechanizm fabrykowania dokumentacji w tej sprawie sądowej, która jeszcze ma swoją perspektywę i ja do niej szykuję się. W sprawie pracuje do tej pory 19 śledczych. Tak mnie zastraszano. Mnie mówiono, że ja mam odpowiadać na te pytania, a mówiłam w inny sposób. Podam wam informacje, macie je za notować, ja poczytam, podpiszę. Później, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, odpowiem. Inaczej po prostu złamaliście mnie kręgosłup, nadgarstek, nie będę wam odpowiadać, a i tak jesteście winni tych moich urazów. Więc za cały czas mojego pobytu w więzieniu tam jest tylko jeden protokół, właśnie ten od 19 marca 2021 roku. 13 kwietnia 2021 roku ta sprawa karna wobec dwóch założycieli, druha Aleksandra Nowodniczego oraz mnie, została już przekazana do Mińska i połączona ze sprawą pani Angeliki Borys, Andrzeja Poczobuta i innych osób. 19 kwietnia odbył się sąd ekonomiczny, który przyznał działalność spółki niezgodną z prawodawstwem Republiki Białorusi i nakazał likwidację spółki. Kolejny raz zrobiono wszystko, żeby nie przeprowadzić z więzienia na posiedzenie mnie na sąd, do sądu. Mimo że ja prosiłam kilkakrotnie kierownika więzienia i pisałam list do sędziny z prośbą zabezpieczyć udział w posiedzeniu. Likwidacja spółki do tej pory jeszcze nie stała się faktem. Proces przeciąga się, chociaż mamy postanowienie sądu i orzeczenie. Nie będę mówić o tym, że w tym orzeczeniu, które posiadam, bo każdy dokument jest u mnie w posiadaniu w Warszawie, bo po prostu z więzienia w Żodzino ja zostałam przetransportowana do Polski. Więc nie będę analizować tych dokumentów, które sobą stawiają już po prostu dowody winy tego państwa, które tak niszczy obywateli polskiego pochodzenia. W więzieniu w Żodzino pozostają pani Angelika Borys oraz Andrzej Poczobut, liderzy Związku Polaków na Białorusi. I sprawa ta, jak powiedziałam, ma ciąg dalszy. W Brześciu dzieci do tej pory są przesłuchiwani w komitecie śledczym. I najśmieszniejsze, jak rodzice mnie już przyjeżdżają do Polski, bo sporo rodzin opuściło kraj, to opowiadają mnie o takich szczegółach tych rozmów, powiedzmy. Więc śledcze nie umieją określić, czego chcą od dzieci. Chcą po prostu zdobyć jakikolwiek negatyw odnośnie szkoły, więc zapytują w taki sposób. No wam na pewno tak mówili, że Polska to O, a Białoruś to O. No ale to dzieci nasze są nauczone, więc mówią, a proszę nam powiedzieć, co to jest Białoruś O, a Polska to O. No właśnie, to coś takiego też na łagodzenie sytuacji chciałam wam tutaj przytoczyć. Chociaż konstytucja gwarantuje nam wszystkie prawa, które kontynuuje każda polska mniejszość w każdym państwie, nawet w Rosji, nam na Białorusi już nie wolno niczego. My nie możemy zbierać się więcej niż trzy osoby. My, tak, nauczyciele w ubiegłym tygodniu w grudniu zostali spisani na kartki służb policyjnych tylko za to, że prowadzili radę nauczycielską przed rozpoczęciem roku. Nasza szkoła też działa w podziemiu praktycznie, bo przenieśliśmy się do innej placówki i prawdopodobnie z tych 200 legitymacji Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, które otrzymaliśmy w ubiegłym roku, to my, ja nie wiem, czy będziemy w tym roku bawić się właśnie
przeciąganie, to znaczy w przedłużenie tych legitymacji, bo to będzie się wiązało z tym, że rodzic musi pójść do konsulatu, a tam już stoi taki też funkcjonariusz z kamerką, który wszystko filmuje i ma doniesienie codzienne do służb specjalnych w Brześciu. Działalność Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej ostatnio bardzo mocno się zmniejszyła i prawdopodobnie nie będą już tak pomagać, tak jak kiedy my zapraszaliśmy na swoje imprezy, na swoje koncerty, czy tworzyliśmy na przykład w Filharmonii całe imprezy na miasto. Prawdopodobnie takich imprez w najbliższym czasie już nikt nie będzie mógł zorganizować. To jest mój przykry obowiązek jako moderatora, ale kończę, szanowni państwo. Ja chcę podkreślić, że to jest taka puenta. Represje wobec Polaków na Białorusi mają pokazać, że jeśli Polska i Unia nie będą lojalne wobec reżimu Łukaszenki, to Polacy Białorusi będą dalej represjonowani. I głównym celem tych działań jest próba przeszkadzania samoorganizacji na terenie Białorusi. To jest główny powód tych represji wobec wszystkich stowarzyszeń, w tym Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia Obwodu Brzeskiego, a również Związku Polaków na Białorusi i innych organizacji, do których możemy odnieść Polską Macierz Szkolną i inne organizacje. My w obwodzie brzeskim szczyciliśmy, że Dom Polski w Baranowiczach był otwarty dla nas. Tam przyjeżdżaliśmy zawsze na festiwale piosenki harcerskiej. Jednak ten dom 20 marca już brał udział w wyborach właśnie propaństwowej organizacji Związku Polaków na Białorusi i prawdopodobnie to była na pewno dobra decyzja, żeby zachować chociaż coś w obwodzie brzeskim, żeby tak nie było jak z naszą szkołą, bo my mienie swoje uratowali, rozwieźliśmy po zaufanym rodzinom, ale jednak to piękne miejsce, które państwo obserwowali teraz, już na pewno nie będzie nam dostępne i będziemy poszukiwać prawdopodobnie, jeżeli wygramy sąd, to będziemy kontynuowali naszą działalność naszej szkoły w nowym miejscu. Szanowni państwo, ja przygotowałam kilka wniosków, jeszcze takich próśb, no i pozwolę sobie jednak zaczytać, jeszcze biorąc dwie minuty uwagi państwa. Te sankcje, które zostały wprowadzone, oni ograniczają reżim i będą zmuszać go do ustępstw. To trzeba być po prostu konsekwentnym. Tam w więzieniu współwięźniarki polityczne mnie mówiły, ty na pewno wyjdziesz na wolność. Więc tam mów o tym bardzo głośno, że my prosimy, żeby te sankcje były jak najszersze. Obecna sytuacja Polaków na Białorusi jest kolejnym elementem głębokiego kryzysu państwa białoruskiego, który naprawdę tak już nie zdaje egzaminu z bycia państwem, a po prostu staje się coraz dalej taką kozanostrą miejscową, to znaczy taką mafijną organizacją, która nie przestrzega nawet tego prawa, które sama sobie zarządziła. Konstytucja jest wdeptana po prostu do błota. W moim przypadku w więzieniu wszystkie moje prawa człowieka, obywatele były naruszone. Absolutnie wszystkie. W tej sytuacji, kiedy więcej Polaków z Białorusi zechce, patrząc na te represje, osiedlić się w Polsce i przyjeżdżać do nas, to trzeba wtedy stwarzać tutaj punkty informacyjne w każdym mieście na temat wolnych mieszkań do wynajęcia, a także przygotowywać dla nich miejsca pracy. Moim zdaniem trzeba okazać specjalną pomoc represjonowanej szkole w Brześciu w postaci na przykład rejestracji szkoły na uchodźstwie, na przykład w wystosowaniu takich niewielkich, ale stypendiów, żeby tam młodzież wiedziała, że po prostu kontynuacja naszych działań, pamięć o naszych żołnierzach wyklętych i tych w Brześciu praktycznie wszyscy żołnierze są wyklęci, którzy leżą na naszych cmentarzach, bo nas tam jest garstka, Polaków w Brześciu jest garstka. I potrzeba takiej młodzieżowej organizacji dla mnie była jasna właśnie jeszcze dlatego, że tylko z młodzieżą mogłam ogarnąć coroczne kilkakrotne właśnie sprzątanie
zwracanie uwagi państwa polskiego na te cmentarze. I dzięki tym działaniom naprawdę te cmentarze, kwatery żołnierzy polskich z wojny polsko-bolszewickiej, z wojny obrony 39 wieku teraz znajdują się w należytym stanie. To my też do tego swoje rączki przyłożyli, a właśnie wtedy to młodzież uczy się być odpowiedzialnej, wie co to jest patrol, wie co to jest sprawność i wie później za co ona otrzymuje takie ulgi jak pojechać do Polski, być na koloniach, być na obozach harcerskich i być po prostu człowiekiem, który wszystko umie, wszystko potrafi. Ja myślę, że nam warto wystosować także raport do instytucji europejskich o łamaniu praw mniejszości polskiej na Białorusi i rozpalaniu konfliktu na granicy. Ja myślę, że trzeba opracować program historii z przekazem polskiej racji stanu na wschód. Dzisiaj mówiliśmy o tym, że trzeba po prostu wśród Zachodu działać. Jak najbardziej. Ja nie jestem w tym temacie silna. Natomiast w temacie, co my możemy i jak możemy przekazać nie tylko Polakom mieszkającym w rosyjskojęzycznych państwach, ale właśnie tym, co obok nich żyją, właśnie narodom. Tym narodom, które poszukują też swojej tożsamości, bo komunizm, on niszczył nie tylko Polaków, on niszczył wszystkich. Więc niech słuchają naszej racji stanu po rosyjsku. Ja uważam, że to jest jakby zaniedbanie, bo jak nawet adwokatka poszukiwała informacji o tych żołnierzach wyklętych, o tym jakby przetłumaczyć to wszystko, to więc ona po prostu rączki rozwodziła i mówiła, no słuchaj, no niczego nie ma. A ten, kto tłumaczy, właśnie tłumaczy w taki sposób, jak ja wam już opowiedziałam. Ja myślę, że najważniejsze to zbierać ludzi i rozmawiać. Ja już nie byłam na takiej rozmowie, przyznam się państwu, od roku 2014, kiedy to miało ostatnie wystąpienie na czwartym forum oświaty polskiej w Mińsku. Tam też głosiłam przeróżne tezy wypracowane przez nauczycieli, jednak później no, państwo polskie często wybierało w naszym przypadku Białorusi jakąś osobną organizację i po prostu myślało, że to jest organizacja, która może wydać jakby interesy, artykulować interesy wszystkich Polaków. To jest błędne założenie. Moim prywatnym zdaniem jest tak ważne, że skoro jest ośrodek, skoro konsulat generalny jest w obwodzie brzeskim i on w stanie to zweryfikować, więc trzeba po prostu do tych konsulatów jasny przekaz, żeby państwa szedło, że wszystkie ośrodki prowadzące działalność edukacyjną, wychowawczą muszą być równolegle zaproszone na takie rozmowy. Bo nam było naprawdę innym razem gorzko, że firmy komercyjne wysyłali swoje dzieci na spotkanie na przykład z panem prezydentem, a my jakoś takiego przybicia nie mieliśmy od roku 2015 do właśnie dnia dzisiejszego. Ale my jesteśmy naprawdę dlatego silni, że my pracowaliśmy, mając wsparcie konkretne od Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, robiliśmy swoje i wyrośliśmy do takiej mocnej instytucjonalizacji, kiedy naprawdę nawet teraz, jak ja jestem tutaj, to wszyscy do mnie dzwonią i potrzebują i tej opieki, i tego wsparcia. Dlatego ja pani prezes mówiłam, szanowna pani, czy ja dam radę, bo ja cały czas jestem na telefonie, cały czas prowadzę działalność i właśnie dlatego potrzebowałam tego takiego wyciszonego miejsca, w którym teraz mieszkam i prowadzę tą działalność non-stop. Ostatnie, szanowni państwo, musimy na temat konferencji już kończyć. Ja już jeszcze wam mamy parę minut dosłownie panelu, ale jeszcze mamy też panelistów, także uprzejmie proszę. Tak, dziękuję. Dziękuję, szanowni państwo. Ja długo nie miałam głosu, więc proszę mi wybaczyć ostatnie zdanie. Te działania, o których ja tutaj powiedziałam państwu, jeżeli my zrobimy, to będą realnie wzmacniać autorytet Polski na świecie. A także wiem, że nasza Polska jest matką dla wszystkich Polaków. I ona widzi, jak teraz cierpią jej dzieci na Białorusi. My oczekujemy szczegółowej pomocy, szczegółowej. I właśnie w tym, żeby przeciwstawiać się przemocy nad nami i w więzieniach,
i w przestrzeni edukacji, i w przestrzeni kultury, i w przestrzeni samoorganizacji. To tak króciutko. Wiadomo, że będzie referat, tam inne wątki będą poruszone. Jestem wdzięczna Instytutu Pamięci Narodowej. Wystosowali opinię na temat mojego scenariusza i ja szykuję wszystkie te dokumenty, a również swoje nastawienie, swoje argumentacje na ten sąd. Czy on będzie, czy nie, wielka niewiadoma. Jednak ja się szykuję i potrzebuję jeszcze dobrych prawników. Jeżeli państwo chcieli mnie wesprzeć w tym, to proszę bardzo pomóc mi w takich prawnikach, którzy będą pomocni w sprawie na Białorusi, w sprawie karnej na Białorusi. Z najgorszego artykułu, który znajduje się razem z przestępstwami wojskowymi. I właśnie z przestępstwami, gdzie jest i genocyd, i przetrzymywanie w więzieniach, i inne straszne rzeczy. A ja jestem tylko nauczycielką. Dziękuję bardzo. Pani Anno, te informacje wszystkie nam otwierają oczy na sytuację, która ma miejsce na wschodzie. Jak zwykle zupełnie czymś innym jest czytać o tym, zapoznawać się ze statystyką, czytać komunikaty prasowe. Zapraszamy też oczywiście do nas. A czym innym zupełnie usłyszeć świadectwo i zobaczyć obraz. Z mojej strony mogę tylko powiedzieć, że bardzo chętnie przyłączymy się do obrony. Jesteśmy gotowi spotkać się jakoś w najbliższym czasie i wesprzeć obronę pani na Białorusi. Wszyscy mamy świadomość, rosnącą świadomość, że mamy do czynienia z wojną hybrydową prowadzoną przez białoruski rząd. Wojną hybrydową, która jest pojęciem coraz bardziej zdefiniowanym, wciąż jednak płynnym. Aktualnie doznawaliśmy chociażby tego, co nazywa się prokurowanymi migracjami, szantażem migracyjnym na granicy, na które na szczęśliwie Unia Europejska potrafiła odpowiedzieć jednym głosem z Polską, Litwą i Łotwą. Ale to, czego pani doznawała, jest dokładnie elementem tego samego procesu. Bo wojna hybrydowa to są wszelkie formy nacisku, które formalnie nie są nieskodyfikowaną agresją, ale powinny być nazywane w świetle prawa międzynarodowego agresją właśnie i powinny być objęte zakazami z Karty Narodów Zjednoczonych.